Wszyscy patrzymy w niebo, a ono płacze nad losem naszej ojczyzny, rządzonej tak wiele lat przez nieudolną prawicę. Deszcz wypłoszył wielu uczestników naszego tradycyjnego spotkania, ale cieszę się, że ci, którzy zostali, będą mogli spotkać się, porozmawiać o 1 maja, które to święto od 11 lat ma podwójną tradycję. Raz jest to święto pracy, które czci pamięć robotników, którzy od wielu lat walczyli i walczą o swoje prawa, a dla nas Polaków ma także europejski wymiar, bo 11 lat temu nasza ojczyzna wstąpiła do Unii Europejskiej. I stało się to dzięki Lewicy, dzięki SND, bo to właśnie ten rząd zakończył negocjacje i otworzył Polsce drogę do Unii Europejskiej. Zawsze o tym pamiętajmy. Dzięki temu Polska uzyskała ważny impuls modernizacyjny. Uzyskaliśmy netto prawie 300 miliardów złotych przez te 11 lat. A mimo to nie brakuje w Polsce bardzo poważnych problemów. Prawie 3 miliony ludzi szuka pracy poza naszym krajem. Powiększają się różnice w dochodach wielu polskich rodzin. Wydłużają się kolejki do lekarzy, a dobrze zorganizowany system edukacyjny jest coraz bardziej odległy. Dlatego też my, Lewica, z jednej strony musimy się cieszyć z tego faktu, że uzyskaliśmy tak poważne szanse, wchodząc do Unii Europejskiej, ale z drugiej strony pytać się rządzących, czy wykorzystujecie dobrze wszystkie szanse? Czy wszystkie środki są lokowane tam, gdzie powinny? Czy Polska nadrabia dystans w takim tempie, jak powinna? Otóż niestety nie. I dlatego też z tego punktu widzenia patrząc, pora na zmianę. Ta zmiana może być dokonana za chwilę, bo za tydzień idziemy do wyborów prezydenckich i trochę później, bo w październiku idziemy do wyborów parlamentarnych. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, proszę Państwa, nie wybierajcie tych, którzy są odpowiedzialni za wydłużenie wieku emerytalnego do lat 67. PO, PSL i Ruch Palikota. Nie wybierajcie tych, którzy chcą strzelać do robotników, jak Janusz Korwin-Mikke. Nie wybierajcie tych, którzy mówią, że wystarczy zmienić system wyboru posłów, a wszystko się zmieni. Wybierajcie tych, którzy wiedzą, co Polsce dolega. Ja zwracam się do Was o głosowanie na kandydatkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na panią Magdalenę Ogórę. To jest symbol zmiany i symbol nowej nadziei. Dzisiaj Magdalena Ogórek jest od rana w województwie wielkopolskim, uczestniczy w takich meetingach, w takich spotkaniach, jak my tutaj